Pierwsze takie zaproszenie do USA. Chodzi o Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski zaproszony do kongresu USA. To pierwsza taka sytuacja. Na zaproszenie kongresu USA wezmę udział w wysłuchaniu na temat stanu demokracji w Polsce i Europie Środkowej, przekazał w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że po raz pierwszy do takiej rozmowy zostaje zaproszony prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski poinformował o zaproszeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prezydent Warszawy ma pojawić się w kongresie 2 grudnia. Wiem, jak duża to odpowiedzialność, dlatego przed wysłuchaniem w kongresie spotkam się z ekspertami, by razem wypracować stanowisko, które będzie wspólnym i obiektywnym głosem wielu środowisk w kwestii kondycji polskiej demokracji, zapewnił prezydent Warszawy. Trzaskowski przekazał również, że w poniedziałek spotka się z przedstawicielami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, instytucji przy OBWE zajmującej się prawami człowieka. W kongresie USA Trzaskowski ma wziąć udział w posiedzeniu podkomisji do spraw europejskich, eurazjatyckich i energii. W przeszłości kongresmeni zrzeszeni w tej komisji wydawali oświadczenia w sprawie m.in. ustawy medialnej i reformy sądownictwa w Polsce. Pierwsze informacje o zaplanowanym wystąpieniu Trzaskowskiego w kongresie podawał onet.pl.